Mateusz, powiedz, jak smakuje premierowe trafienie dla Górnika Łukowice? No na pewno bardzo fajnie, bo to można powiedzieć blisko rok czasu, kiedy ostatni raz strzeliłem dla Górnika Łukowice i tutaj no, po powrocie pierwszy mecz wyjściowy 11 i bramka to na pewno jest budujące. Czy to jest jakaś taka dewiza, że jeżeli wychodzisz na minuty końcowe, to nie strzelasz, jeżeli grasz od początku, to wtedy inaczej to się wszystko układa na boisku i jest więcej możliwości na zdobycie gola? No na pewno gra się w większym wymiarze, tu jest już budowany zespół, a później jak już często wchodziłem, to przy wyniku niekorzystnym, gdzie przeciwnik się bronił do tej pory i tu o tą bramkę jest na pewno trudniej, no ale mam nadzieję, czy z ławki, czy od początku zawsze będę pomagał w jakimś stopniu, a już strzelając bramki to w ogóle. Kalika pokazała szczególnie ostatnia kolejka i mecz we Wronkach z Lechem 2 Poznań, że o sile ligi właściwie stanowią zawodnicy doświadczeni, bo i Szymek Pawłowski zdobył dwie bramki, ty zdobyłeś, no i Arek. No rzeczywiście nasza kolejka, ostatni mecz tak pokazuje. Natomiast no myślę, że my tym swoim doświadczeniem możemy gdzieś wskazywać kierunek młodszym kolegom. Mam nadzieję, że będą chcieli tych podpowiedzi korzystać. No teraz chyba już w każdym meczu będziesz wychodził od pierwszych minut w pierwszej jedenastce. Mam taką też nadzieję. No właśnie, kibice długo czekali na twoje bramki. Wiadomo, że ciężko było tak od razu z marszu wejść na boisko i cieszyć się, że już, prawda, strzela. No ale w końcu ten worek, miejmy nadzieję, ten worek został otwarty i przed nami spotkanie Wisła Puławy. Trudny rywal, ale na pewno w naszym zasięgu. No zdecydowanie tak. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdzieś tutaj początek tej rundy rewanżowej nie jest w naszym wykonaniu zbyt dobry i tutaj tą większą odpowiedzialność jako zawodnicy, zwłaszcza ci starsi, musimy brać za wynik również. No mam nadzieję, że tutaj mecz z Lechem to był troszkę taki przełomowy i w tych kolejnych no, będziemy już punktować. No i życzyłbym sobie zwycięstwa w kolejnym spotkaniu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.